Zespół Why Not w środę 3 sierpnia zagrał w otwartym klubie w Cieszynie. Było klimatycznie i z rokowym pazurem w kameralnych wnętrzach klubu Starówka. Ale na tym nie koniec, bo muzycy rozkręcają się coraz bardziej, przygotowując się do kolejnych koncertów i wydania swojej pierwszej płyty. Was widać, słychać. Co tam u Why Notów? Tak naprawdę, i to już mogę zdradzić, bardzo wkrótce, bo 22 sierpnia wchodzimy do studia, zaczyna Piotrek, perkusja i myślę, że końcem roku, może już jesienią, ale na pewno końcem roku będzie nasza pierwsza płyta zatytułowana Nie dzieje się nic. Także jesteśmy bardzo podekscytowani, cieszymy się i odliczamy do 22. Mam nadzieję, że Piotruś spędzi tam tylko jeden dzień. Tak, no zaczynam faktycznie od perkusji, pierwszy dzień nagrań. Cieszymy się bardzo na tą datę, długo wyczekiwana. No i zobaczymy, jak pójdzie mi przede wszystkim, czy się zmieszczę w tych dwóch dniach, czy nie. I potem następny Darek i gitarki. A na samym końcu będzie nagrywać wokale Agatka. Jaka to będzie płyta? Czego się możemy spodziewać? Okrągła, dobra, okej, to już coś wiem. Planujemy, żeby była dyszka. I tak naprawdę myślę, że ta dziesiątka będzie dla nas takim odpowiednim strzałem na początek. Wy w zeszłym roku wystartowaliście w ogóle jako ekipa, jako Why Not? Tak, tak naprawdę. Dokładnie w zeszłym roku, 29 maja, był nasz pierwszy premierowy koncert. I wtedy jeszcze płyta to była naszym takim bardzo odległym marzeniem. Wiedzieliśmy, że chcemy ją nagrać, ale nie sądziliśmy, że tak naprawdę, można powiedzieć prawie, że w rocznicę od momentu pierwszego występu już podjęliśmy decyzję, że na pewno ta płyta będzie w tym roku, że Piotrek końcem wakacji wejdzie do studia. I nie możemy się szczerze doczekać tej płyty. Płyta będzie zatytułowana Nie dzieje się nic. I muzycznie będzie naszą wspólną wypadkową całej naszej piątki. Dodatkowo, co trzeba podkreślić, każdy jest zaangażowany bardzo mocno w tworzenie muzyki. Spędzamy naprawdę na próbach taki solidny czas, żeby wypracować każdy kawałek, a biorąc pod uwagę, że każdy jednak ma to życie prywatne i zawodowe, nie jest to takie łatwe, a nam się to, można powiedzieć, udało i tą dyszkę, czyli te 10 kawałków, myślę, spokojnie nagramy i mamy nadzieję, że płyta się będzie podobać. Czyli dalej ona będzie z zacięciem rockowym, będzie to taki melodyjny rock z elementami ambientu, na pewno będzie instrumentalny kawałek jeden na tej płycie. No cieszymy się, jesteśmy bardzo szczęśliwi, chłopaki. Dobra, ja też się bardzo cieszę, a jak wam się tutaj grało w Cieszynie, w otwartym klubie? Słuchajcie, fantastyczna atmosfera, fantastyczne klimatyczne miejsce. Ja uwielbiam w ogóle takie sklepienia łukowe jeszcze z cegły. Fantastyczna publiczność, to jest najważniejsze. Słuchajcie, ludzie dają energię. Przepływ energii, wymiana energii. Ja odczuwałam to bardzo mocno. Chłopaki również. No, jest, Ludzie tworzą tak, te miejsca. Tak, nie ma ludzi, to... Słuchajcie, fantastycznie. Mam nadzieję, że wrócimy do Cieszyna. Tak naprawdę jest to nasz pierwszy koncert w tym mieście. Więc mamy nadzieję, że tutaj wrócimy. Ja generalnie też mam sentyment do tego miasta, ponieważ tutaj się uczyłam. No cieszymy się. I tyle. Reasumując, cieszymy się, że będzie płyta. Cały czas się cieszymy. A ja jeszcze chciałem dodać, że takie miejsca jak te wymagają bardzo profesjonalnej obsługi nagłośnieniowej. I taką obsługę zapewnił nam dzisiaj Leon, nasz kolega, dźwiękowiec. Leon, chodź. Jemu zasługujemy właśnie, że tak to wszystko fajnie brzmiało, że nic nie piszczało, nie sprzęgało. I że wszyscy słyszeliśmy się bardzo dobrze, ja na słuchawkach nie miałem za głośno, wszystkich słyszałem super, więc super, cieszę się z tego bardzo, że Leon jest z nami. I oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy już w najbliższą niedzielę, 7 sierpnia o godzinie 17, Why Not troszkę pohałasuje przy tężni w Dębowcu, więc serdecznie zapraszamy, mamy nadzieję, że będzie równie czadowo jak tutaj. Do zobaczenia! Po krótkiej przerwie startujemy na ostro. Why Not!